Występuje u dorosłych, ale zdarza się i u dzieci, także tych najmłodszych. Kiedy pojawiają się niepokojące objawy, możemy czuć się bezradni. Padaczka u dzieci i niemowląt. Co musimy o niej wiedzieć? Właśnie o tym będziemy dziś rozmawiać z profesor Katarzyną Kotulską-Juźwiak, profesor Neurologii i Neurologii Dziecięcej. Dzień dobry. Pani profesor, skąd mamy wiedzieć, że nasz maluch właśnie może mieć problem z padaczką? Jeżeli widzimy u dziecka. Takie zachowania, które się powtarzają, są niemożliwe do przerwania odwróceniem uwagi, pogłaskaniem dziecka, to powinniśmy się zaniepokoić. Te zachowania mogą być bardzo różne. Napad padaczkowy niekoniecznie musi wyglądać tak, jak pamiętamy z filmów, czyli czterokończynowe drgawki obejmujące całe ciało. U małych dzieci tak bardzo rzadko wygląda napad, to mogą być tylko dyskretne ruchy, albo zmiana zachowania dziecka, albo utrata z nim kontaktu. Każda taka sytuacja, jeżeli rzeczywiście nie potrafimy tego przerwać w żaden sposób, powinna budzić niepokój. Bardzo dobrze jest takie sytuacje, ponieważ w padaczce z definicji napady się powtarzają, więc warto to nagrać na telefon i pokazać lekarzowi. A czy są jakieś objawy, które mogą pojawić się przed atakiem padaczki, które właśnie mogą nam dać do myślenia? Zdarzają się napady padaczkowe, które są poprzedzone tak zwaną aurą. Ale rozpoznać ją może pacjent, który już ma padaczkę, już wie o tym, że napad jest poprzedzony aurą. I wtedy on sam albo zgłosi to, że napad się zbliża, bo wie, że tak właśnie się dzieje w jego przypadku. No albo się nawet zabezpieczy, usiądzie gdzieś w bezpiecznym miejscu. Czy dziecko może mieć predyspozycję do padaczki? Zdarzają się takie choroby, w których padaczka jest jednym z objawów, i takie choroby możemy czasami rozpoznać wcześniej, nawet niż napady padaczkowe się pojawią. Takim stanem, który często się wiąże z padaczką, są urazy mózgu. Padaczka pourazowa jest dość często rozpoznawana, ale są także przypadki padaczki towarzyszące ciężkim postaciom mózgowego porażenia dziecięcego, czyli tam, gdzie doszło do niedotlenienia okołoporodowego i wreszcie genetycznie uwarunkowane różne choroby, w których padaczka się pojawia. Gdzie szukać pomocy? Do jakiego lekarza najlepiej się zgłosić? Jeśli mamy podejrzenie, że dziecko ma napady padaczkowe, to powinniśmy się w pierwszej kolejności zgłosić do pediatry. Dobrze, jeśli mamy już nagrania czy zapisy tego, jak często się te napady pojawiają, co im towarzyszy. Jak długo trwają? I pediatra najczęściej skieruje do neurologa dziecięcego. W przypadku jednak, kiedy napad padaczkowy trwa dłużej, e, jest związany z tym, że dziecko ma drgawki, które nie mijają po kilkudziesięciu sekundach, e, jeżeli dojdzie do zsinienia skóry, to powinniśmy wezwać nagłą pomoc, czyli pogotowie. Jak zachować się w przypadku ataku padaczki u niemowląt? Czy jest jakiś scenariusz, schemat działania? Najczęściej rodzice, o których dziecko ma już rozpoznaną padaczkę, są dobrze przygotowani na takie sytuacje w ośrodku, który leczy dziecko. Są wyposażeni w instrukcje, co należy zrobić, mają w domu leki, które służą przerywaniu napadu, wiedzą także bo to jest bardzo ważna część tej edukacji. Kiedy wezwać pomoc, a kiedy wystarczy ta ich interwencja? W przypadku, kiedy um, u małego dziecka napad widzi ktoś, kto tej edukacji nie przeszedł, bo jest opiekunem, bo jest świadkiem w żłobku na przykład, to um, u małego dziecka wyzywałabym pomoc. A w przypadku starszych dzieci? W przypadku starszych dzieci częściej będziemy mieć do czynienia właśnie z tą sytuacją, kiedy świadkiem napadu nie będzie opiekun, który wie co zrobić, tylko ktoś zupełnie postronny, ktoś kto nie wie, może nawet nie wiedzieć, że dziecko ma padaczkę. W związku z czym w tej sytuacji oczywiście też lepiej jest wezwać pomoc od razu. A w przypadku napadów drgawkowych, czyli te, które budzą pewnie największy niepokój, najważniejsze jest zabezpieczenie otoczenia. Osoby, która ma napad, przed tym, żeby nie zrobiła sobie krzywdy. Nie wkładamy niczego do ust, to był kiedyś taki przesąd, że należy to zrobić. Możemy tym zrobić więcej krzywdy, więc tego nie robimy, zabezpieczamy otoczenie. Czy dzieci mogą wyrosnąć z padaczki? Tak, istnieją takie postaci padaczki, w których jesteśmy w stanie odstawić leczenie przeciwpadaczkowe, jeśli ono jest skuteczne, i napady nie powracają. To, co mogłybyśmy powiedzieć rodzicom, to żeby nie panikować, na pewno panika jest niewskazana. Zachowanie spokoju pozwoli nam zapisać dobrze napad, pozwoli nam zastosować się do tych wskazówek, których nam wcześniej udzielono, być może nagrać ten napad i przede wszystkim w Odpowiedzialny sposób zabezpieczyć pacjenta przed konsekwencjami napadu, a jednocześnie właściwie podjąć decyzję o wezwaniu pomocy. To na koniec zapytam jeszcze, jakie wsparcie jest dostępne dla rodziców dzieci z padaczką? Padaczka jest chorobą przewlekłą i rodzina pacjenta z padaczką wymaga oczywiście wsparcia w wielu aspektach. To wsparcie powinno obejmować zarówno wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, jak i takie środowiskowe bardzo dużo dobrego robią tutaj organizacje zrzeszające pacjentów takie listy organizacji pacjenckich lekarze przekazują najczęściej rodzicom dzieci chorych na padaczkę można je znaleźć także i na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia są fundacje które wspierają pacjentów zwłaszcza tych z ciężkimi i trudnymi do leczenia padaczkami bardzo dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję tak jak powiedziała Pani Profesor, przede wszystkim nie panikujmy. Usłyszeliśmy, jaki jest scenariusz działania w razie ataku padaczki. Pamiętajmy też, że padaczka to jedno z częściej występujących schorzeń neurologicznych u dzieci, więc jeżeli pojawią się jakieś niepokojące objawy, to po prostu skonsultujmy się z lekarzem.